Naprawdę polecamy każdemu. Zimą też, bo zdecydowanie jest mniej ludzi, a jest wystarczająco ciepło, więc przyjeżdżajcie. Cześć, jesteśmy w Parku Narodowym Zion. Właśnie dojechaliśmy do końca drogi widokowej, a teraz wybieramy się na 1,5-godzinny szlak aż do Temple of Sinava, czyli do... Cześć! Hej! Czyli gdzie? Chłodno, nie? Tak, trochę jest chłodno. Do świątyni Sinawy. No nic, zobaczymy się po drodze. Idziemy teraz do rzeki. Rzeka, która przepływa przez ten park narodowy, nazywa się Virgin River i w zasadzie podczas całej trasy widokowej można ją oglądać. I tak sobie idziemy. Zimno jak nie wiem. Olo nie ma rękawiczek, więc możliwe, że pod koniec spaceru odpadną mu palce. Ale jest tak pięknie, że nie wracamy. Droga zaczyna się wić ku górze. Mamy nadzieję, że dojdziemy gdzieś, gdzie będzie jeszcze słońce. A na razie oglądamy sopelki. Idziemy cały czas ścieżką i co chwila nowe góry, nowe ściany skalne wprowadzają nas w osłupienie. Mnie już nie. Jasne. Jasne. Spójrz mi w oczy i powiedz to samo. No, tutaj jest ładnie. Taka wisząca skała. Uważaj, dziecko, nie uderz się w głowę. Dobrze, mamo. Uważaj, bo się rypiesz. O, nie rypłeś. No to dobrze. A i tak jak widać, nie jest to łatwe. Nie wiem, czy się nagrał sam początek, więc powiem to jeszcze raz. Koniec szlaku. Dalej można już tylko iść, jak się ma odpowiednie buty. A to i tak nie jest łatwe. Jakby to nie była jakaś wymagająca droga, nic takiego. No nie. Ale jestem, kurde, spocony. I co z tym fantem zrobisz? Rozpinać. Jakby łatwiej wejść do wody, nie? No, no. Kochanie, zaklinowałem się. Nie mam jak pomóc. Masz zajęte ręce? Tak. Jesteśmy na cały czas na drodze widokowej Zion Park. Na szlaku, który nazywa się Big Bend. Czyli wielki zakręt. Piękne słońce wyszło.
ciepła. Czy nie jest ciepło, ale jest akceptowalnie zimno. Przepiękne widoki. Zmieniliśmy lokalizację. Jesteśmy troszkę niżej, jeżeli chodzi o drogę widokową, natomiast wchodzimy teraz na szlak, który się nazywa Kajenta, a który poprowadzi nas do szlaku, który się nazywa Upper Emerald Pools, czyli górne jezioro, jeziora szmaragdowe. Tak? Emerald to jest szmaragd? Nie. Sprawdzimy. Po prostu tak cudownie. To jest coś, co ludzie próbują udawać w ogródkach po prostu. I jeżeli robią coś takiego, to mówisz, ale naciskane, nie naturalne. Nie? Tak. Ale to jest każdy odcień zieleni, nie? Tak, każdy. Od takiego suchego, zeschniętego, żółtego. To jest taki normalny sosnowy, poseredynowo nasiutki. O matko, ślizgam się. To tak górą. Bo ja jeszcze nie wszedłem. To jest coś strasznego. Pachnie inaczej, ale wygląda jak gówno. A jak smakuje? Nie lizałem. Bo skąd w dupie czekoladkę? No. O kurde, schody. Idziemy do tej ściany. Wygląda na to, że doszliśmy, albo już prawie. No i jesteśmy. Upper Emerald Pool. I ściana. Siedzimy sobie, w sensie ja sobie siedzę na skale w parku Zion. Olo robi gdzieś tam w tle zdjęcia. Jest super, jest pięknie. Te skały są absolutnie niemożliwe. Mają niepowtarzalny kolor. Są warstwowe, widać po nich wiek. No jest coś niesamowitego. Naprawdę polecamy każdemu. Zimą też, bo zdecydowanie jest mniej ludzi, a jest wystarczająco ciepło, więc przyjeżdżajcie. Thank you.
Thank you.